Nawet nieurodziwy facet, Polak, w Tajlandii będzie nagle przystojniakiem. Dzień dobry, witam w kolejnym filmie po dosyć długiej przerwie. Jeżeli kogoś dziwi, w jakim miejscu jestem, to po prostu jestem jeszcze urodzinny w Polsce i nagrywam tam, gdzie mogę. Tajlandia to jest kraj, do którego wielu mężczyzn wyjeżdża, żeby sobie porandkować. I tutaj mam na myśli randkowanie jako taką bardzo szeroką definicję, w którą wchodzi wszystko. Bardziej luźne związki, bardziej takie poważne związki, bo niektórzy przyjeżdżają do Polski z tajską żoną, niektórzy tam zostają i biorą ślub, a niektórzy tylko szukają przygody na jedną noc. Wszystko to jest randkowanie różnego rodzaju, tak? Tak jest przynajmniej moja opinia, tak przynajmniej ja pojmuję randkowanie. Po prostu randkowanie się albo kończy czymś, albo się niczym nie kończy. I tu mamy właśnie albo ślub, albo inną dziewczynę po jakimś czasie. No ale do rzeczy. Jak randkuje się z Tajkami? Powiem wam, że ja w Tajlandii jako singiel byłem jakieś 4 miesiące. I w ciągu tych 4 miesięcy pierwszy raz zauważyłem więcej szczegółów odnośnie randkowania. Dlatego, że wcześniej, jak byłem jeszcze ze swoją starą dziewczyną, to no po prostu randkowanie dla mnie nie istniało. Byłem w związku, Tindera w ogóle nie miałem, wiadomo. W ogóle nie chodziłem nigdzie na jakieś randki, nie chodziłem do klubów podrywać dziewczyn kompletnie. Ten świat dla mnie nie istniał. A teraz przyjechałem do Tajlandii już jako singiel i zacząłem wszystko postrzegać w zupełnie inny sposób. I moje spostrzeżenia są takie, że przede wszystkim Tajki są dziewczynami, które są tak, a bardzo bezproblemowymi w porównaniu z innymi narodowościami i B, bardzo lubią przejmować inicjatywę. Ja miałem tyle sytuacji, jak byłem w Tajlandii, że szczególnie na wyspie Phuket, że te dziewczyny same do mnie podbijały i coś tam zagadywały, że wydaje mi się, że w ciągu tych kilku miesięcy miałem więcej takich sytuacji niż przez całe życie w innych miejscach mieszkając. Nie wiem, byłem w 7-Eleven i jakaś dziewczyna do mnie podchodzi i mówi cześć, coś tam zagaduje. Albo przyjeżdżają jakieś dziewczyny na skuterze i trąbią na mnie klaksonem i machają do mnie. Albo biegam sobie dookoła jeziorka, które tam niedaleko mojego domu było i przyjeżdża jakaś dziewczyna i odsuwa okno w samochodzie w dół i coś tam do mnie macha głową. Bardzo dużo takich sytuacji jest. To pierwsza sprawa. Druga sprawa to te dziewczyny bardzo, ale to bardzo lubią ludzi białych. Ludzi z Europy, ze Stanów. Generalnie ludzi, którzy są rasy takie jak my, białej. Raczej my. Nie wiem, kto to ogląda, ale w Polsce raczej większość ludzi wygląda tak samo, dlatego uogólniam. Ja bym to powiedział w ten sposób, że nawet kompletnie przeciętny, a nawet nie, nawet gorzej, nawet nieurodziwy facet, Polak, w Tajlandii będzie nagle przystojniakiem. Dosłownie tak to mocno działa. Ja widzę ludzi, którzy no, nie mieliby powodzenia u kobiet w Polsce czy w Europie, a tam oni chodzą z naprawdę fajnymi dziewczynami. Z czego to wynika? Z różnych rzeczy. Po pierwsze z tego, że jakby ten kanon urody działa w ten sposób, że to co my mamy naturalnie jest bardzo atrakcyjne. Czyli ta jasna cera, te rysy, te nosy, które my mamy. Mamy duże nosy, które biegną tu aż do samej góry. Azjaci mają tutaj takie płaskie. Bardzo częstą operacją plastyczną na przykład w Azji jest to, żeby ten mostek nosa, nie wiem czy to się nazywa mostek, ale tą część sztucznie przedłużyć. Żeby ten nos nie szedł tak, że tutaj się kończy i jest płasko, tak mniej więcej jak oko, tylko żeby szedł właśnie górą, tak jak u nas i kończył się tutaj już, gdzie jest czoło. Może wam pokażę to na jakimś zdjęciu z internetu, żeby wam to lepiej unaocznić. I te wszystkie rzeczy, które oni chcą mieć i nawet robią sobie operacje plastyczne, używają wybielających kremów, to my tacy po prostu jesteśmy. Czyli byle jaki człowiek z Europy już ma to, co oni tam wszyscy by chcieli mieć. To raz. Druga sprawa, kwestie finansowe oczywiście, bo nie można ukryć, że raczej Europa jest prawie w całości bogatsza niż Tajlandia, może z wyjątkiem Ukrainy i kilku jeszcze biednych europejskich krajów. Cała reszta Europy, a w szczególności Europa Zachodnia, jest dużo, dużo bogatsza i facet, który zarabia nawet przeciętne pieniądze, nawet małe pieniądze, gdzieś tam w Europie Zachodniej, jakąś taką pensję minimalną, 1200 euro, to w Tajlandii to jest duża kasa. Więc taki facet automatycznie jest już według tych dziewczyn finansowo ustawiony, ma świetne zarobki i jeszcze wygląda tak, jak dla nich wygląda atrakcyjnie człowiek. Kolejna sprawa to jest fakt, że Tajki, a rozmawiałem z wieloma Tajkami o tym, postrzegają nas, Europejczyków, jako takich bardziej zaradnych, że z nimi ta kobieta nie zginie, że ten facet się będzie bardziej starał w tym związku, on jej wszystko zapewni, ale nie chodzi tylko o kasę, chodzi, że jakby ona będzie się czuła z nim bezpiecznie, że to jest facet zaradny i on sobie w każdej sytuacji poradzi. Jak będzie jakiś problem, jakiś kryzys, to on to rozwiąże, a Tajowie są uważani przez te dziewczyny za bardzo leniwych i biernych, czyli za takie ciapy, które nie za bardzo mi się chce wstać z kanapy, jak coś nie działa, to niech się dalej nie działa, jak jest jakiś problem, to oni wzruszą ramionami. I tutaj absolutnie nie mówię, że tak jest naprawdę. Nie wiem, nie znam się, musiałbym być sam dziewczyną
i wtedy mógłbym się wypowiadać i to jeszcze tajką. Ja tylko tak słyszałem od dziewczyn, tak? Tak, takie są opinie tych dziewczyn przynajmniej, które lubią spotykać się z nami. Może gdybym zapytał inną tajkę, która tylko lubi tajów, to by powiedziała, że jest na odwrót. Kto wie? Ale generalnie słyszę to często, że właśnie jest to porównanie. Ten leniwy taj, któremu się nic nie chce, i ten Europejczyk, który jest bardziej zaradny i pracowity. Więc jak sami widzicie, bardzo wiele różnych czynników działa na naszą korzyść, jako na przybyszów z Europy. I naprawdę mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że facet z Europy ma bardzo duże powodzenie w Tajlandii. Bardzo duże. Do tego stopnia, że nawet jeżeli jesteście bardzo nieśmiali, niezbyt jacyś urodziwi i nigdy nie mieliście jakiegoś takiego daru rozmowy z kobietami, łatwości w kontaktach z kobietami, to w Tajlandii i tak sobie poradzicie i tak kogoś znajdziecie. A, nawet powiem więcej, to one was znajdą. Naprawdę, to nawet wystarczy gdzieś tam być, chodzić i prędzej czy później jakaś tajka do was gdzieś tam zagada. Nawet w klubie, w barze, w pubie, na ulicy, gdziekolwiek. Dlaczego tak jest, a nie inaczej? Po prostu inna kultura. Każdy kraj jest inny, każda kultura jest inna i w Tajlandii właśnie w ten sposób to działa. Ale nie jest to nic złego, wręcz przeciwnie, jest to moim zdaniem jeden z najlepszych krajów, jeżeli chodzi o randkowanie, w jakim byłem. Na samym początku, jak przyjechałem teraz już jako singiel, to miałem wrażenie, że dostanę jakiegoś szoku. Wszędzie te dziewczyny, wszystkie zagadują, wszystkie chcą się umówić, albo cokolwiek, albo przynajmniej pogadają z tobą i widać, że są nastawione pozytywnie z góry, a nie negatywnie. I po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. No to jest raj dla facetów. Szczerze mówiąc, to jest po prostu raj dla facetów, powiedzmy to bez ogródek. Jest to jeden z takich krajów, gdzie ciężko mi sobie w ogóle wyobrazić coś lepszego, tak naprawdę. Ale żeby nie było, że tylko im słodzę i mówię, że tam jest tak super, nie każda tajka jest też świetną dziewczyną, nie każda jest uczciwa, nie każda ma wasze dobro na myśli. Jest wiele o dziewczyn, które najchętniej to by was okradły. Niektóre chcą się tylko po prostu ustawić finansowo. Niektóre dziewczyny też nie będą wierne i tak dalej, i tak dalej. Więc nie myślcie też, że tutaj nie ma żadnych wad, bo ludzie są różni i w Tajlandii tym bardziej można trafić na bardzo różne dziewczyny, ale generalnie, jeżeli chodzi o samą taką łatwość zawierania kontaktów i łatwość lub trudność randkowania, randkowanie jest bardzo łatwe. Powiem tak, jeżeli nie było was nigdy w Tajlandii i teraz byście tam do Tajlandii przyjechali, to byście byli w ciężkim szoku, jak łatwo to wszystko działa. Są też problemy z randkowaniem w Tajlandii. Między innymi duże różnice kulturowe. Z takimi dziewczynami ciężko się dogadać, niestety. To jest zupełnie inna kultura, często też bariera językowa, bo ja mówię po angielsku biegle akurat, ale te dziewczyny nie mówią, więc co z tego, że ja umiem, jak mówię do nich, one nie rozumieją. Więc często te konwersacje trzeba totalnie spłycać i mówić tak, tylko takim najprostszym angielskim, poruszając tylko najprostsze tematy. Często jest tak, że o niczym więcej już z tymi dziewczynami nie możemy porozmawiać. To jest duży problem. Oczywiście, no może komuś to nie przeszkadzać, bo przyjechał tam na 2 tygodnie i chce tylko takiego wakacyjnego romansu, ale już jakikolwiek związek to jest inna sprawa, bo nie dość, że jest ta bariera językowa, to wspomniana wcześniej bariera kulturowa. Polega na tym, że Tajowie są tacy bardziej beztroscy. Ich nie obchodzą jakieś tam problemy na świecie, polityka i tak dalej. Z nimi najfajniej się rozmawia o pogodzie, o jakichś pierdołach, najfajniej się z nimi żartuje, ale zauważyłem, że bardzo ciężko, szczególnie z tymi dziewczynami, porozmawiać o czymkolwiek innym niż takie zwykłe, codzienne, najprostsze tematy. Fajnie z nimi pożartować, pośmiać się, ale jakiejkolwiek, moim zdaniem, poważniejszej rozmowy nie można z nimi często odbyć. I to jest problem. I słyszałem to już z ust wielu obcokrajowców, którzy mieszkają w Tajlandii, że super, super, fajna zabawa i tak dalej, jest śmiesznie, pośmialiśmy się, ale nic więcej. I to jest problem też z randkowaniem w Tajlandii. Więc jeżeli ktoś oczekuje, że pozna tam dziewczynę, którą będzie miał jakieś takie, jak to się mówi? Złapie taki kontakt lepszy, taki głębszy, będą się naprawdę dobrze rozumieli, będą mogli ze sobą wszystkim rozmawiać, to będzie z tym problem. Od razu mogę wam to powiedzieć. Generalnie jakby to podsumowało wszystko, to mimo tych minusów, mimo tych kilku przeszkód, randkowanie w Tajlandii oceniam na 9 na 10. Bardzo łatwo, bardzo przyjemnie, dziewczyny fajne, można z nimi się pośmiać, dobrze pobawić, można bardzo łatwo zawierać z nimi kontakty, dlatego że ludzie są tacy dosyć kontaktowi w tej Tajlandii. Dlatego jeżeli ktoś z was, oglądających ten oto film, chciałby się wybrać do Tajlandii i poznać tam dziewczynę, uważam, że jak najbardziej jest to pomysł, który ma prawo wypalić, jak najbardziej jest to dobry kierunek odnośnie właśnie randkowania. Dajcie mi znać, jeżeli ktoś z was był w Tajlandii, co o tym myślicie i czy chcielibyście pojechać do takiego kraju i poznać tam jakąś fajną dziewczynę. Ja się wami żegnam na dzisiaj i widzimy się w następnym vlogu. Cześć!